klient kupujący w sklepie internetowym kurs online albo inną treść cyfrową, na przykład e-booka, może go zwrócić? Nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal. A w tym naszym dzisiejszym spotkaniu postaram Ci się wytłumaczyć pewne zawiłości i niuanse prawne związane ze sprzedażą treści cyfrowych. A to wszystko, o czym będę opowiadał, bazuje na mojej praktyce, bo ze sprzedawcami e-booków, kursów online i właścicielami różnych platform subskrypcyjnych pracuję na co dzień w ramach mojej kancelarii. O co chodzi? Chodzi o to, że klient kupuje u Ciebie treść cyfrową, kurs online, no i jak wiemy, przy zakupach internetowych ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Jest to konsumenckie ustawowe prawo do zwrotu. I o ile w przypadku na przykład zakupu jeansów czy jakichś innych towarów nie ma żadnego problemu, bo klient oddaje taki towar, przesyła go z powrotem, no i sprzedawca ma go u siebie, może go dalej sprzedać. Tak o tyle w przypadku treści cyfrowych jest pewien problem, no bo skąd sprzedawca ma wiedzieć, że klient faktycznie przestał z tej treści cyfrowej korzystać? Tak naprawdę nie ma realnej możliwości weryfikacji. Przy e-bookach w ogóle, no przy kursach online mógłby na przykład wyłączyć dostęp do kursu, ale to też nie rozwiązuje problemu, bo na przykład przez 12-13 dni konsument mógłby już ten kurs przerobić w całości, a potem odstąpić od umowy i domagać się zwrotu zapłaconych pieniędzy. Więc jak to jest z tym odstąpieniem od umowy w przypadku treści cyfrowych? No jest tak, że w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta jest ta kwestia uregulowana. Mianowicie w przepisach tych są wskazane sytuacje, w których prawo do odstąpienia od umowy ulega wyłączeniu. Tamtych przypadków jest bodajże 13. Nas z punktu widzenia treści cyfrowych interesuje tylko jedna sytuacja wymieniona w tym przepisie. No i gdy chodzi o treści cyfrowe, przepis wprowadza pewne przesłanki, które muszą być spełnione, żeby do tego odstąpienia od umowy nie doszło, żeby klient nie był uprawniony do odstąpienia od tej umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych. Jakie są to przesłanki? No po pierwsze, klient musi wyrazić zgodę na dostarczenie mu tych treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Ta zgoda powinna być dobrowolnym, świadomym oświadczeniem. I tu od razu uczulam, nie może być to zgoda wpisana w regulamin. Czyli nie wystarczy, że mamy w regulaminie wpisaną taką zgodę. Ta zgoda powinna być zaznaczona oddzielnie. Na przykład może być to dodatkowy checkbox w procesie składania zamówienia. W sytuacji, w której klient dodaje do koszyka jakąś treść cyfrową, na przykład e-booka, na przykład kurs online, na przykład nagranie webinaru, to w formularzu zamówienia wyświetla mu się dodatkowy do zaznaczenia checkbox ze zgodą na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Ten checkbox nie musi być bardzo sformalizowany. On może brzmieć na przykład tak po ludzku. Chcę otrzymać treści cyfrowe natychmiast po zawarciu umowy. Przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy. I to przyjęcie do wiadomości, że konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, również jest kluczowe, bo to jest druga przesłanka, którą wprowadza przepis. Może się to wydawać trochę sztuczne i trochę takie nadmiernie formalne, ale faktycznie w tym checkboxie powinna być również zaakcentowana ta świadomość klienta, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpocznie dostarczanie tych treści cyfrowych na podstawie udzielonej zgody, to już to prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało. No i jest też taki warunek, że w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość to ta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy powinna być potwierdzona. Czyli w wiadomości potwierdzającej zamówienie, która często jest wykorzystywana, żeby zrealizować ten wymóg potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, w tej wiadomości potwierdzającej zamówienie powinna się znaleźć adnotacja, na przykład przypominamy, że składając zamówienie wyraziłeś zgodę na dostarczenie ci treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w związku z tym dostarczamy ci te treści cyfrowe i nie przysługuje ci prawo do odstąpienia od umowy. Więc owszem, jest możliwość, żeby sprzedawca internetowy zabezpieczył się na wypadek nieuczciwych kupujących, którzy chcieliby skorzystać z tego prawa i odzyskać pieniądze, ale wymaga to wprowadzenia do formularza zamówienia bądź w jakiś inny sposób odebrania odpowiedniej treści zgody. Jeżeli nie odbierasz takiej zgody jako dobrowolnego oświadczenia, nie masz możliwości wyłączenia tego prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli ukryjesz tę zgodę w regulaminie, taka zgoda jest nieważna. Jeżeli ukryjesz ją w jakimś innym tekście,
na przykład informując, że naciskając przycisk wyrażasz zgodę, ona również z dużą dozą prawdopodobieństwa mogłaby zostać skutecznie zakwestionowana. Dlatego ja zawsze rekomenduję w takiej sytuacji checkbox. No i teraz jeszcze jest inny wątek. Wątek taki, że nie zawsze to odstąpienie od umowy, zabezpieczanie tego odstąpienia od umowy jest faktycznie opłacalne. Twórcy internetowi, twórcy kursów online, z którymi ja na co dzień pracuję, doradzając im prawnie, często idą w drugą stronę. Wprowadzają wręcz gwarancję satysfakcji, podkreślając: drogi kliencie, ty możesz odzyskać pieniądze na przykład w ciągu 30 dni, jeżeli tylko ci się nie spodoba. Więc nie zaprzątają sobie głowy tym, żeby wyłączać prawo do odstąpienia od umowy, nie zaprzątają sobie głowy tym, żeby dodawać jakieś checkboxy, pocić się nad jakimiś formalnościami dodatkowymi w tym procesie zakupowym. Wręcz odwrotnie, chcą zbijać te obiekcje potencjalnego klienta i wręcz dają mu gwarancję satysfakcji idącą jeszcze dalej. I tutaj też uwaga praktyczna, jeżeli ty byś chciał w swoim sklepie taką gwarancję satysfakcji wprowadzać, to też uważaj, żeby ona szła troszeczkę dalej niż tylko konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy. Bo jeżeli konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy przedstawiasz jako coś dobrowolnego z twojej strony, jako jakąś dodatkową wartość, zaletę, to tak naprawdę wprowadzasz konsumenta w błąd, bo on by i tak to uprawnienie miał, nawet gdybyś ty mu go nie dał. Więc jeżeli chcesz wprowadzać gwarancję satysfakcji, ona musi iść dalej niż to zwykłe konsumenckie ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Więc wprawdzie można wyłączyć prawo do odstąpienia, wprowadzając checkbox w formularzu zamówienia, ale często jest po prostu nieopłacalne, nieefektywne. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się wręcz odwrotnie dawać gwarancję satysfakcji. Natomiast miałem też kilka takich przypadków w kancelarii, gdzie klient znajdował taki pewien sposób na jeszcze inne obejście tego prawa do odstąpienia od umowy i tym sposobem jest przedsprzedaż. No bo zwróć uwagę, że to konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy może być zrealizowane w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Czyli jeżeli minie 14 dni, to odstąpić nie można. Więc jeżeli my teraz skonstruujemy nasz proces zakupowy w ten sposób, że robimy przedsprzedaż i kurs online będzie na przykład udostępniany po upływie 14 dni, no to tak naprawdę już nie ma tego czasu, w którym klient mógłby odstąpić. Owszem, on może odstąpić w ciągu 14 dni. Jeżeli zrezygnuje, to nie masz żadnej straty po swojej stronie, bo on i tak z tych treści cyfrowych nie skorzystał, bo one są mu dostarczane później. Natomiast jeżeli chciałbyś wdrożyć taki model przedsprzedaży, uczulam na to, żeby wyraźnie komunikować o zasadach tej przedsprzedaży na stronie internetowej i też wyraźnie w regulaminie zapisać, kiedy dochodzi do zawarcia umowy. Żeby nie było wątpliwości, w którym momencie umowa uważa się za zawartą i od którego momentu liczy się to 14 dni na odstąpienie od umowy. Ale tak jak mówię, to jest taka trochę ekwilibrystyka. Moim osobistym zdaniem, w mojej osobistej opinii, wyłączanie tego prawa do odstąpienia od umowy niekoniecznie jest sensowne. Ja bym raczej przychylił się tego coraz bardziej dominującego trendu gwarancji satysfakcji, czyli pójścia nawet dalej niż tylko w takie ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. No i na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Są jeszcze inne sytuacje, kiedy odstąpienie od umowy może być możliwe, bo to, o czym ja mówiłem na potrzeby tego dzisiejszego, nazwijmy to wirtualnego wykładu, to było to konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Ale konsument może być uprawniony do odstąpienia od umowy również w nieco innej sytuacji. Mianowicie w takiej sytuacji, w której te treści cyfrowe, które są mu dostarczane, okazują się wadliwe. Jeżeli treści cyfrowe okażą się wadliwe, okażą się niezgodne z umową, to konsument może złożyć reklamację. I w pierwszej kolejności on może się domagać naprawienia tych treści cyfrowych, doprowadzenia ich do stanu zgodności z umową, bądź wydania mu, dostarczenia mu treści cyfrowych prawidłowych. Ale jeżeli sprzedawca się z tego nie wywiąże, to aktualizuje się po stronie konsumenta kolejne prawo, prawo do odstąpienia od umowy. I to jest inne prawo niż to prawo konsumenckie do 14-dniowego odstąpienia, bo tak naprawdę ono może trwać dłużej. Biorąc pod uwagę, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność z umową przez 2 lata, to może się okazać, że konsument stwierdzi tą niezgodność treści cyfrowych na przykład po 2 miesiącach, będzie w stanie ją skutecznie wykazać, sprzedawca nie ustosunkuje się właściwie do reklamacji, nie usunie wadliwości treści cyfrowych i po stronie konsumenta zaktualizuje się uprawnienie do odstąpienia od umowy, ale w tym reżimie odpowiedzialności za wady. Więc tutaj zwracam tą uwagę i podkreślam, że to są 2 różne reżimy, choć najczęściej faktycznie przedsiębiorcy, z którymi pracują, pytają mnie o to konsumenckie prawo do odstąpienia w terminie 14 dni. No więc podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym, żebyś wyszedł z niego z taką wiedzą, że owszem,
jest możliwość wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku treści cyfrowych, ale wymaga dodatkowych formalności, bo trzeba odebrać dodatkową zgodę od konsumenta. Moim zdaniem niekoniecznie jest to zawsze zasadne. Lepiej byłoby chyba iść w tą gwarancję satysfakcji i zbijać obiekcje klienta w ten sposób, niż fiksować się na zaśmiecaniu formularza zamówienia jakimiś dodatkowymi zgodami. Pamiętaj, że te zgody zaszyte w regulaminie, czy zaszyte w jakiś inny sposób, one i tak są nieważne, więc wysiłki w tym zakresie są tak naprawdę grą niewartą zachodu. No i pamiętaj też o tym, że to odstąpienie od umowy może być również w specyficznej sytuacji odbywać się w reżimie odpowiedzialności za niezgodność treści cyfrowych z umową i tego uprawnienia już wyłączyć nie możesz, bo ono przysługuje konsumentowi zawsze, kiedy treści cyfrowe są wadliwe, a ty ich nie doprowadzisz do zgodności z umową. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję ci serdecznie za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało zostaw komentarz bądź napisz do mnie indywidualnie na maila. Linkuję również w opisie tego odcinka do wersji tekstowej tego poradnika, bo uważam, że zawsze gdy się czyta, to lepiej nam się wbija do głowy, więc jeżeli chcesz zapoznać się z wersją tekstową, kliknij link w opisie, przeniesiesz się na moją stronę blogową. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymaj się ciepło, cześć, cześć.